Którzy już
nie zginają kolan, bo nie wierzą, bo mówią, że zło ma większą moc. Ale my wiemy, Jezu, że Ty pozostawiasz ten czas każdemu z nas i wciąż czekasz, kiedy zrozumie, kiedy pojmie, że życie bez Ciebie jest życiem, jest drogą donikąd. Tylko Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Mówiłeś nam o tym. I my dzisiaj chcemy powiedzieć, bądź moją drogą, Panie. Bądź prawdą. Chcę w Tobie widzieć prawdę o sobie, jaki jestem. Ile we mnie jeszcze jest niemocy. Ile we mnie jeszcze jest braku tego wszystkiego, co nazywa się miłością. Ile we mnie jest jeszcze słabości i grzechu, Panie, ale Ty wciąż dajesz mi szansę. Ty mi dałeś szansę być tu dzisiaj, bo tak kochasz, bo mówisz mi, jeszcze chcę, abyś był. Chcę, abyś żył i żyła. Abyś żył i żyła dla mnie, mówi Chrystus. Uwielbiamy Cię, Jezu. Uwielbiamy za tymi braćmi i siostrami, którzy odrzucili wszystko. Odrzucili Ciebie, odrzucili miłość. Uwielbiajmy, zaśpiewajmy Jezusa, uwielbiajmy. Bo się ma uwieczorowi. Mocy moja.
Zostań, bo przy Tobie się już nie lęka. Którzy rozstali się w małżeństwie, którzy
kochać jeden drugiego. Wybacz tym, którzy porzucili stan kapłański i zakonny. Wybacz Jezu tym, którzy byli niewierni. Wybacz naszą niewierność. Wybacz, Panie, tym, którzy przyjmują Cię do serca w grzechu ciężkim, bez sakramentu pokuty. Wybacz tym, którzy sprofanowali w różnych miejscach Twoje miejsca święte, cmentarze, świątynie, krzyże, a przede wszystkim Twoje przenajświętsze ciało i Twoją krew. Wybacz nam, w ciszy przeprośmy sami za siebie i naszych bliskich. Panie, Ojcze, zapomnij nam nasze winy, przywołaj, kiedy wchodzimy. Ojcze, co moje jest. Przyjdź i
Chrystus zawsze pyta, nasz Pan i Król i Zbawiciel, pyta, czy wierzysz. Powiedz, czy wierzysz, że mogę to dzisiaj dla Ciebie uczynić. Niech każdy z serca swego powie, wierzę. Tak, Panie, Ty możesz uczynić wszystko. Twoje słowo jedno,
Powiedz tylko jedno słowo, a będzie moja dusza uzdrowiona. O Panie, proszę, abyś również dotknął swoją mocą tych braci i siostry, którzy potrzebują uwolnienia. Uwolnij ich z jakiejkolwiek obecności działania złego, z jego mocy, z jakiegokolwiek przekleństwa. Uwolnij ich z jakichkolwiek dręczeń, lęków, wybudzeń. Uwolnij ich z jakichkolwiek manifestacji złego, aby mogli stać się wolni z jakiejkolwiek jego obecności w ich ciele, oddziaływaniu na ich umysł, na ich serce i na miejsce otoczenia, w którym żyją. Oczyść, Panie, z jakiejkolwiek obecności działania złego ich domy, ich miejsca pracy, ich przyjaciół i tych, którzy spotykają każdego dnia. Oczyść to, Panie, Twą miłością dziś, aby stali się wolni. Przetnij więzy, jakiekolwiek zostały nawiązane przez okultyzm, spirytyzm, przez różne formy wróżbiarstwa. Proszę, Jezu, byś dziś to przeciął i uwolnił na zawsze ich. Jezus teraz przejdzie przez środek, aby kto może uklęknie, uwielbimy Jezusa raz jeszcze. Jest potężny w mocy swej, króluje nad nami.
przez wiele lat, bo do 1977 wypływał płyn. To nie był olej. To było, kiedy realizowany film o świętym Charbelu i uniosę relikwie świętego ojca Charbela. Tu jest jego kość, fragment z jego ciała. Ojcowie maroniczni mi ofiarowali tę relikwię i wiozę. O święty ojcze Charbelu, ty, który wyrzekłeś się wszystkiego dla Chrystusa. Żyłeś tylko dla Niego. W ubóstwie, w posłuszeństwie, w modlitwie, wyrzeczeniu, pokucie. Proszę Cię, święty ojcze, abyś spojrzał na tych braci i siostry tu dzisiaj i wysłuchał i przedstawił ich prośby Jezusowi. Poproście raz jeszcze. Jeżeli taka będzie wola samego Boga Ojca, ale przede wszystkim prowadź nas wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Charbelu, Patronie nasz, Święty Charbelu, Patronie nasz, módl się za nami. Święty Janie Pawle, będzie pochwalony przez święty.